do hymnu. Myślę, że dzisiaj na tym apelu jest właściwy moment, aby wszystkim Wam przekazać jak najserdeczniejsze życzenia i podziękowania za cierpliwość, serdeczność i wyrozumiałość okazywane nam na co dzień. Proszę o zabranie głosu panią dyrektor Ewę Popławską. Moi drodzy, dziś jest szczególny dzień. Dzień Edukacji Narodowej. Święto wszystkich tych, którzy pracują w szkołach. Nauczycieli i pracowników administracji i obsługi oraz naszych panów, które pracują w kuchni. Jaka jest ta praca w szkole? Moi drodzy, tylko ci, którzy stoją po tej drugiej stronie, wiedzą, że jest to praca bardzo, bardzo ciężka. Co roku pani minister Światowe reformy dodaje nauczycielom pracy, pracy z wami, ale pracy też takiej zwykłej, biurowej. Coraz więcej wymaga się od nas. Wymaga się, żebyśmy byli mądrzy, kompetentni, wyrozumiali, uśmiechnięci, a przecież do szkoły, jak sami wiecie, nie chodzą anioły. Wy przyszedliście do szkoły, no i często macie ten gorszy dzień. Staracie się zrobić wszystko, żeby, no, żeby zdenerwować tego nauczyciela, żeby go wyprowadzić z równowagi. Przeszkadzacie. Pisarz rosyjski dodał, powiedział, że trudno jest nauczyć kogoś, kto tego nie chce. A są niestety wśród nas tacy, którzy tego nie chcą. Nauczycielom życzę tylko takich uczniów, którzy będą chcieli się uczyć, którzy będą wiedzieli, po co przychodzą do szkoły. Życzę Wam, moi drodzy, żebyśmy mieli jak najmniej nowych pomysłów naszych władz oświatowych, żebyśmy mogli spokojnie pracować z młodzieżą, żebyśmy faktycznie mogli przekazać wszystkie nasze wiedzy i umiejętności. Życzę Wam także dużo szczęścia w życiu osobistym. Wszystkich samych sukcesów w pracy. Moi drodzy, jak powiedziałam, szkoła to nie tylko my, nauczyciele, to także pracownicy administracji obsługi. Nie byłoby dobrej szkoły bez nich. Wy także macie z nimi do czynienia. Życzę tym pracownikom dużo, dużo sukcesów w pracy, a także szczęścia. Życzę wszystkim dużo szacunku ze strony naszych uczniów i spokoju. Spokojnej, dobrej pracy.
Dzień dobry Państwu. Przybywam z tak zwanego ratusza miejskiego z życzeniami od naszych władz miejskich. Pozwolicie Państwo, że na początek przeczytam życzenia, które mam zawarte tutaj od naszego szefostwa. Dyrekcja oraz pracownicy zespołu szkół gimnazjalnych w Łodzi. Z okazji Dnia Edukacji Narodowej składamy Wam podziękowania za trud dydaktyczny i wychowawczy. Życzymy, aby Wasza praca przyczyniła się do budowania autorytetu placówki wśród uczniów, rodziców i środowiska lokalnego. Życzymy wielu sukcesów zawodowych oraz dużo zdrowia, energii i wytrwałości, byście mogli w pełni realizować swoje plany życiowe i zawodowe. Burmistrz za zastępca, kierownik oraz pracownicy Wydziału Edukacji, Kultury i Zdrowia. Od siebie chciałabym dodać jeszcze tak. Życzę nauczycielom i pracownikom roztropnych, rezolutnych uczniów. Życzę, aby coraz bardziej zmieniała się proporcje, żeby było coraz więcej uczniów, którzy przychodzą do szkoły i zastanawiają się, jakby tu jeszcze więcej i najwięcej się nauczyć, jakby to najwięcej skorzystać. A żeby coraz mniej było takich, którzy myślą, jakby to coś spsocić, że jakby szybciej do domu. No i jakby może tam jeszcze komuś dokuczyć. A zakończę może taką reklamą, którą dzisiaj rano w radiu usłyszałam. Zdrowia, szczęścia na następne lata, niech nam żyje i rozkwita Łódzka Oświęca. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, na ręce Pani Dyrektor chciałabym wręczyć taką skromną wiązankę kwiatów, symbol podziękowania i wdzięczności dla trud włożonych w wychowanie tego naszego łódzkiego dokonania. Za ten ostatni rok. I tak jak było przesłanie w ubiegłym roku na Sybiraków, 17 września jest to data taka, że będę dalej mówiła, bo mówiłam. I w tym roku minął 17 września. Był to dla nas bardzo ważny dzień. A do tego ważnego dnia tak bardzo przyczyniło się wasze gimnazjum. Na czele z dyrekcją. I chcieliśmy tu dzisiaj złożyć takie serdeczne podziękowanie za ten trud, a nade wszystko za ogrom włożonego serca w to przygotowanie. Więc dziękuję Pani Dyrektor, wszystkim Paniom Dyrektorkom, bo nie sposób było nie zauważyć tego, jak tu obsługiwałyście nas tutaj. Ja byłam w ręce pierwszy tylko biblioteki, ale byłam wzruszona tą Waszą pracą, tą Waszą szczerością i ogromnym zaangażowaniem. Dziękuję wszystkim pedagogom, którzy się przyczynili za tą piękną synergię, która była tak wymowna, przy tym tak piękna. I Wam, droga młodzieży, grupowi, który pięknie śpiewał, Panu Grzegorzowi, który przygotowywał, Pani Jolie,
pani Marek, zapamiętałam nazwisko imieniem za jak Joanna, pani Joanna i wszystkim. I wam, droga młodzieży, która przygotowaliście nam tą salę i którzy uczestniliście w naszej uroczystości. Bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy. Tak jak potrafimy z całego serca. W imieniu wszystkich sybiraków. Bo wiecie, ja już jestem z tej grupy najmłodszej, a większość z nas już jest po 80 i jest nas coraz mniej. I kochani, chcielibyśmy wam przekazać takie przesłanie Piotra Skargi, który mówił, ale muszę zajrzeć też tą datę, bo bardziej serdecznie chcę powiedzieć, czasem coś zapomnę. Kto swojej ojczyźnie służy, ten sam w sobie służy. Kochani, życzymy wam, służcie tej ojczyźnie. My odchodzimy, ale do was należy przyszłość naszej ojczyzny, przyszłość naszego miasta. Więc prosimy, chłońcie tą wiedzę, którą wam przekazują pedagodzy. Pedagogom życzę, żeby jak najwięcej przekazywali wiedzy, prawdziwej wiedzy i ogrom wiedzy. A wy, kochani, żebyście garściami czerpali tą wiedzę, bo wy będziecie później i burmistrzami, starostami, i ministrami, i prezydentami. Wszystkiego dobrego w dniu edukacji. O nas, sybiraków. Panie, pozwoli pani, że na ręce pani zabawmy upominę. Kochani, przekazujemy wam książkę naszej sybiraczki, żyjącej w Warszawie, która opisała swoje dzieci. Na podstawie tej książki pani kolonistka z Międzypolia napisała scenariusz. Jeżeli byście chcieli skorzystać z tego, przekazujemy. I przekazujemy płytę na Sybię. I jeszcze raz serdecznie za wszystko dziękujemy. I polecamy się pamięci. Dziękuję bardzo.